preliminary information, but confess that I don't want to say that till we complete the investigation. But it's unlikely to be aligned with the trajectory that it was fired from Russia. But najprawdopodobniej była to rakieta produkcji rosyjskiej, ale to wszystko jest w tej chwili jeszcze w trakcie. Gdzie została wzmocniona ochrona Polski, zostało wzmocnione bezpieczeństwo Polski. Nic nie wskazuje, aby jakiekolwiek dalsze tego typu zdarzenia miały w tym momencie następować. We stand together with Ukraine and Ukrainian people. We continue to take issue with Russian behavior, and we're going to continue to support Ukraine as long as Russia continues their aggression.